Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W czwartkowe popołudnie w domu strażaka w Mikorzynie odbyło się tradycyjne śniadanie wielkanocne. Na spotkanie zaprosił mieszkańców gminy Kępno burmistrz Piotr Psikus, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Stachowiak oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Irena Kurzawa. Przy świątecznym stole zasiedli wspólnie przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarnych, współpracujących instytucji i organizacji. Świąteczny klimat wprowadził wszystkich program artystyczny zaprezentowany przez dzieci z przedszkola oraz miejscowej szkoły podstawowej. Poświęcenia potraw dokonał kustosz sanktuarium Świętego Idziego ksiądz Ryszard Wachowiak. Śniadanie wielkanocne ma oczywiście wymiar religijny, bo gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie byłoby śniadania wielkanocnego. A w tym roku przeżywamy i świętujemy to wielkie wydarzenie zmartwychwstanie Pana Jezusa w rocznicę odzyskania niepodległości. To jest nasze zmartwychwstanie, tak jak powiedział poeta przed laty, Polska zmartwychwstaniem narodów. Więc w tych słowach też jest jakieś przesłanie dla nas wszystkich, dla naszej małej ojczyzny, dla wszystkich sprawujących władzę, żebyśmy to, co mamy w koszyczku, żeby to było naszą piękną, mocną tradycją. Życzenia złożył też burmistrz Piotr Psikus, obdarowując wszystkich symbolicznymi upominkami. Życzę Państwu, aby te święta były okazją do takiego wyciszenia się, relaksu, aby były okazją do tego, żebyśmy wszyscy mogli wyhamować, żebyśmy mogli usiąść, odpocząć, zrelaksować się, abyśmy nie korzystali z telefonów, abyśmy nie korzystali ze smartfonów, abyśmy nie oglądali telewizji, tylko spędzili ten czas rodzinnie. I niezależnie od pogody poniedziałkowej życzę wszystkim, aby każdemu towarzyszyła odrobina wody przekazanej drugiej osobie, ale też wody otrzymanej. Bo to takie podkreślenie, że wszyscy o sobie nawzajem też pamiętamy. Życzenia i upominki złożyli również zaproszeni goście. Podczas gminnego śniadania wielkanocnego nie zabrakło oczywiście świątecznych potraw. Na stole znalazł się więc tradycyjny żurek, jajka, biała kiełbasa i wielkanocne wypieki. Potrawy na świąteczny stół, jak zawsze z wielkim staraniem, zostały przyrządzone przez miejscowe gospodynie. Życzę Państwu.